Wszelkie próby totalitarnej uniformizacji, czyli ujednolicenia społeczeństwa celem zrównania klasowego, celem pozbawienia indywidualności, co powodują? Opór. Powodują opór, wyzwalają niezwykłą pomysłowość, aby zanegować ten odgórny przymus. I tak naprawdę ten ustrój w PRL-u zachęcał do indywidualizmu przez to, że go nie tolerował. Ten bunt wobec rzeczywistości najczęściej widać w kręgach literackich, artystycznych, wśród młodzieży. No, jak sobie radzono? Przede wszystkim sowieckie wzorce powodowały, że natychmiast stało się wszystko atrakcyjne, co pochodziło z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych. W Warszawie był to bazar Różyckiego. Rozchwytywano tam rzeczy, które docierały w paczkach i próbowano stworzyć wizerunek przeczący sztampie. Tu mamy trzy sukienki, są z wystawy, którą oglądałam we Wrocławiu, moda w czasach PRL-u. Proszę bardzo, po lewej sukienka uszyta, przerobiona z jedwabnego szlafroka, który dotarł do nas z paczki. A po prawej dwie sukienki wizytowe z lat 40. Z czarnej krepy haftowane różowym i złocistym haftem. Czyli Polki naprawdę radziły sobie, tak? Robiły wszystko, żeby nie dopuścić do odgórnego ustanowienia tego, jak mają wyglądać.